Żyć dla Boga według przykładu naszego Pana. Kolejnym zagadnieniem, którym się tu warto zająć, jest kwestia prób wiary i one są opisane w wersetach od 6 do 8 pierwszego rozdziału pierwszego listu Piotra. Te wersety wyjaśniają nam, jak Bóg zachowuje nas na drodze wiary. Po pierwsze, Bóg próbuje naszą wiarę, abyśmy byli blisko Niego, o czym mówią wersety 6 i 7. A także Jezus Chrystus chce być rzeczywistością naszego życia, byśmy mogli się radować w Nim, o czym mówi werset 8. Z czego weselicie się teraz maluczko, jeśli potrzeba, zasmuceni w rozmaitych pokusach, aby doświadczona wiara wasza daleko droższa od złota znikomego, choćby i w ogniu wypróbowanego, okazała się ku chwale i czci i sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa, którego choć nie znaliście, miłujecie, a teraz, nie widząc Go, ale wierząc w Niego, weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Jeśli Bóg nas próbuje, to używa do tego celu różnych środków. Możemy przeżywać problemy w pracy, być dotknięci chorobą lub przeżywać problemy rodzinne. W tym wszystkim Bóg ma różne cele i chce, abyśmy w tych trudnościach Jemu zaufali. Celem tych prób jest chwała Pana Jezusa Chrystusa. A można powiedzieć taki podpunkt środek. Różnorodne próby. To jest, tak jak czytaliśmy w wersecie 6. Mimo, że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. W życiu wiary przeżywamy różnorodne doświadczenia, różnorakie doświadczenia. Częstokroć nie są one łatwe. Podczas różnych podróży spotkał nie jeden człowiek wielu wierzących, których droga podążania za Panem jest niełatwa. I też myślę tutaj o pewnej rodzinie, która od 40 lat zajmuje się chorym dzieckiem. Jest to trudna próba, która trwa bardzo długo. Jednak w porównaniu z wiecznością jest to krótki czas. Próby nie są powodem do radości, ale smutku. Jak wiele łez zostało przelanych przez tych, którzy idą za Panem, iż musieli zawołać, zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Psalm 56, werset 9. Wyrażenie różnorodnymi doświadczeniami pokazuje nam, że próby, przez jakie przechodzimy, są różnego rodzaju. Być może przez wiele lat zmagamy się z jakąś chorobą. Nie układa się nam w małżeństwie. Mamy problemy w pracy albo nasze dziecko przysparza nam kłopotów. Mogą to być wreszcie problemy występujące w miejscowym zgromadzeniu. W służbie dla Pana również możemy napotykać trudności. Po drugie, cel, doświadczenie wiary. Tak, doświadczenie wiary jest celem. O tym doświadczeniu wiary, o którym jest napisane w wersecie 7, żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Bóg próbuje naszą wiarę w czasie zsyłanych doświadczeń. Jak należy to rozumieć? Wartość naszej wiary okazuje się wtedy, gdy w czasie doświadczenia poddajemy się Bożej woli i w zaufaniu idziemy za Nim. Niejednokrotnie musi upłynąć jakiś czas, zanim nauczymy się w pokorze iść Bożą drogą i nie buntować się. Właśnie w chwilach prób i doświadczeń uzmysławiamy sobie, jak mało ufamy Bogu. Z Psalmu 62 uczymy się, że zaufanie wzrasta w czasie doświadczeń. Czytamy tam, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Psalm 62, werset 2. Zdanie to zawiera dwa ważne słowa. Jedynie,
Kiedy zawodzą wszelkie ludzkie środki, wtedy uczymy się ufać Bogu. Po drugie, uciszenie. Ufając Bogu, nie czynimy rozgłosu, ale spokojem w sercu idziemy drogą doświadczenia. Wartość naszej wiary Piotr porównuje do złota. Nasza wiara cenniejsza od złota. Złoto było zawsze jednym z najbardziej wartościowych kruszców na ziemi. Nasza ufność do Boga w czasie doświadczeń jest jednak cenniejsza od złota. Dlaczego? Ponieważ złoto, jak każda rzecz na ziemi, jest przemijające. Natomiast nasza wiara nie utraci swojej wartości i okaże się wtedy, gdy objawimy się w chwale z Panem Jezusem. Nasza wiara doświadczana jak złoto. Złoto próbuje się w ogniu, oczyszczając je ze szlaki, czyli z domieszek. Ogień jest symbolem sądu bezbożnych. Jezioro ogniste jest końcem bezbożnego życia wiedzionego tu na ziemi. Jakie to straszne! Ogień dotyka jednak również nas wierzących, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Tak mówi list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 29 werset. Na drodze naszego życia przechodzimy przez ogień prób, lecz ogień ten nas nie spala. Tak jak w przypadku złota, ma on spowodować w nas dwie rzeczy. Objawić naszą ufność do Boga i spalić wszystko to, co w naszym życiu nie pochodzi od Pana. Piękno tego ilustracją jest gorący krzak z drugiej księgi Mojżeszowej z trzeciego rozdziału. On się palił, ale nie spłonął. Jeżeli tym naszym celem jest uwielbienie Pana Jezusa Chrystusa, to skoro czytamy w 7 wersecie ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Kiedy Pan Jezus Chrystus objawi się w mocy i chwale, my będziemy Mu towarzyszyć. A wiara, jaką okazaliśmy w czasie prób i doświadczeń, posłuży do uczczenia i uwielbienia naszego Pana podczas Jego objawienia. I to ma Bóg na celu, zsyłając dzisiaj na nas próby.